Największą coś, że przekazuję chłopakom nowym, które wchodzą w tą klatkę do tego oktagonu po raz pierwszy, że trzeba naprawdę być relaksowany przed tą walką. To naprawdę ta pierwsza walka jest najtrudniejsza, bo dużo gazu gubisz, nawet przed wejściem do walki, bo te twoje emocje wszystkie wychodzą, podjęty jesteś cały czas, napięty jesteś cały czas. Trzeba jak najwięcej relaksowany być przed tą walką. Z tyłu, jak wychodzisz, pomiędzy ludzi jesteśmy, wchodzisz w klatkę, to pierwszą minutę, pierwsze dwa minuty to naprawdę dużo z ciebie wyciąga ta walka. I trzeba naprawdę się nauczyć w ciągu treningu, jak będziemy mieć dobrego trenera, że ci zawsze mówisz, że żebyś był relaksowany jak najwięcej możesz. Ja naprawdę go nie znam i widziałem tylko jeden jego trening, jest duży, jest silny, a że duży, silny to nic nie znaczy w tym sporcie, to dużo na tych są. Wszystko chodzi o to, czy umie się bić i ma na kondycji w mięśniach na 3-5 minutowe rundy. A dużo chłopaków tego nie mają, jak zaczynają ten sport wchodzić do UFC, to naprawdę nie umiem jeszcze trenować tego. I tutaj właśnie widzę dużo w Polsce, że naprawdę chłopaki nie umieją tak dobrze trenować. Trenują na siłowni dużo, ale nie trenują tak, jak powinni trenować na MMA. MMA i siłownia to są dwie różne rzeczy, nie? Nie trenujemy się, żeby być najsilniejszym na świecie, trenujemy, żebyśmy mieli najlepszy w MMA na świecie. To jest całkowicie inaczej.